Muzeum Armii Poznań powstało w 1982 roku, w przededniu odsłonięcia pomnika Armii Poznań. Ta ekspozycja, którą tutaj można zobaczyć, pokazuje szlak bojowy Armii Poznań od 1 września 1939 roku do 28 września 1939 roku, czyli do kapitulacji Warszawy. W tych wnękach, które Państwo widzicie, zgromadziliśmy eksponaty wydobyte nad Bzurą, na autentycznym polu bitwy. Wśród tych eksponatów jest jeden szczególny obiekt. Ten naramiennik z trzema gwiazdkami i z liczbą 60. Naramiennik otrzymaliśmy od syna właśnie Bolesława Majewskiego, Andrzeja Majewskiego, jakieś 20 lat temu. Jego matka w wrześniu 1939 roku szukała ojca gdzieś tam pośród szpitali wojskowych i tego ojca znalazła. Niestety on już był pośród tych, którzy zginęli, których miano pochować. Zdjęła ten naramiennik jako pamiątkę po swoim mężu i chowała niczym relikwię w domu. Bolesław Jan Majewski w stopniu jeszcze tutaj porucznika, jako jeszcze znacznie młodszy człowiek, służył między innymi w Korpusie Ochrony Pogranicza, potem właśnie w 60. Pułku Piechoty w Ostrowie. Spoczywa na cmentarzu w Solcy Wielkiej. W tej wnęce mamy dwa modele broni, które należą właśnie do tej klasyki września 1939 roku. Karabin przeciwpancerny pod nazwą skrótową UR. Była to broń kalibru 7,92 mm, czyli kalibru takiego zupełnie normalnego, jak klasyczny karabin mauserowski. Nabój do tej broni był trochę zmieniony. Tu go mamy na dole w magazynku o powiększonym ładunku prochowym i trochę zmienionym pocisku. Z odległości mniej więcej 300 metrów ten karabin potrafił unieruchomić pojazd pancerny przeciwnika. Pojazd, który miał grubość pancerza 15 mm. Ta broń była dość powszechnie używana we wrześniu 1939 roku. Tych karabinów wyprodukowano około 3,5 tysiąca. No jak wspomniałem, sprawdziły się. Można powiedzieć, że gdybyśmy tego typu broni mieli więcej, no może byśmy więcej kłopotów Niemcom sprawili. Jeżeli chodzi o tego Wisa, którego mogę Państwu tutaj wyjątkowo zademonstrować, była to doskonała broń, doskonale leżąca w ręce, nie powodująca zacięć, celna przede wszystkim. Także cieszyła się olbrzymim uznaniem oficerów. O tej broni śpiewano piosenki, tą broń używano w powstaniu warszawskim. Także no, to jest ten model broni, który się właśnie z tym rokiem 39 bardzo kojarzy. Twórcami tego pistoletu byli dwaj inżynierowie, Wilniewczyc i Skrzypiński. Jeżeli weźmiemy inicjały od obu nazwisk, mamy Wilniewczyc i Skrzypiński, WIS. I taką też nazwę przez W początkowo ten pistolet nosił. Później zmieniono tą nazwę na łacińską WIS, czyli siła, moc. Państwa uwadze polecam zdjęcia generałów, którzy polegli w starciu nad Bzurą. Generał brygady Stanisław Grzmot-Skotnicki, generał brygady Mikołaj Bołtuć, byli to generałowie Armii Pomorze, ale też trochę dalej zobaczymy zdjęcie generała Franciszka Włada, dowódcy 14. Poznańskiej Dywizji Piechoty, który również nad Bzurą zginął. Na jedną rzecz muszę Państwu zwrócić uwagę, że te zdjęcia no w dużej części nie pochodzą z września, a to dlatego, że we wrześniu 1939 roku no nie było czasu, żeby tych zdjęć robić. Te zdjęcia na ogół robiła strona niemiecka, więc były to zdjęcia pobojowisk, zdjęcia zabitych polskich żołnierzy i zdjęcia jeńców. Bardzo interesującym zdjęciem jest zdjęcie z wizyty Adolfa Hitlera nad Bzurą. Kanclerz tutaj idzie z generałem Kurtem von Brisenem, to był dowódca 30. Dywizji Piechoty niemieckiej, która właśnie nad Bzurą powstrzymała ten pierwszy atak grupy operacyjnej generała
Knola Kownackiego i tam został ranny. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć generała Edmunda Knola Kownackiego. To był właśnie dowódca grupy operacyjnej jego imienia, która wykonywała 9 września ten główny, to główne natarcie nad Bzurą w kierunku na Stryków. Z kolei tutaj mamy taką pełnowymiarową, dużą mapę pola bitwy nad Bzurą, gdzie zaznaczone są różne miejscowości, z reguły bardzo małe, wsie, siołka, gdzie te eksponaty tutaj z gablot zostały znalezione. Trochę dalej mamy zdjęcie Niemców wkraczających do Poznania, bo 10 września wojska Wehrmachtu wkroczyły do Poznania, a dzień wcześniej generał Kutrzeba nad Bzurą atakował Niemców. I dwie kopie mundurów. Zwracam uwagę na mundur generała dywizji. Jest to mundur, w takim oto mundurze chodził właśnie dowódca Armii Poznań, generał Kutrzeba, i w takim mundurze możemy go zobaczyć podczas rozmów kapitulacyjnych z Niemcami 27-28 września. Lanca, którą chciałem Państwu pokazać, to jest właśnie ta oto lanca, lanca typu francuskiego. Lanca nagrodowa 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. To był pułk, który walczył w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii, ale no musimy sobie uświadomić, że nad Bzurą nie walczyły tylko jednostki Armii Poznań, ale również jednostki Armii Pomorze. Od razu zaznaczam, że tymi lancami we wrześniu 1939 roku nie posługiwano się, nie walczono. Te lance przewożono gdzieś tam w wozach taborowych. No niestety Niemcy, w momencie gdy Polacy skapitulowali, Niemcy no, rozgrabili go, mówiąc wprost. Część tych rzeczy jeszcze walała się, można powiedzieć, w gospodarstwie. I jeden z naszych przyjaciół muzealnych w latach 70. był w owej wsi, rozmawiał już z córką tegoż gospodarza i okazało się, że znalazł właśnie, szukając różnych pamiątek, część tej lancy. Po kilku latach owa córka przez znajomych przesłała mu drugi fragment tej lancy, który znalazła tym razem gdzieś na Strychu. Po około 10 latach ponownie był w tym gospodarstwie i w tym momencie już osobiście znalazł ten trzeci brakujący fragment lancy w ogródku. I w ten sposób skompletował całą lancę, no, która ma dosyć niezwykłą historię, tak pochodzenia, jak i znalezienia. Pokazujemy też dowódców niemieckich, ponieważ no, Armia Poznań miała konkretnego wroga, tym wrogiem ktoś dowodził, w związku z tym musimy też pokazać tę drugą stronę, z którą Armia Poznań i Armia Pomorze, bo to była grupa Armii Poznań-Pomorze, którą dowodził generał Kutrzeba, z którą ta grupa armii walczyła. Mój dziadek rzeczywiście służył w Armii Poznań jako szeregowy żołnierz. No niestety byłem zbyt młodym człowiekiem, żeby zadać mu te pytania, które zadałbym mu dzisiaj, ale wiem na pewno, że walczył nad Bzurą, bo jakieś tam opowieści gdzieś mi ciągle w głowie krążą, stąd może to zainteresowanie. Nad Bzurą dostał się do niewoli i całą wojnę spędził najpierw w obozie jenieckim, a potem na pracach przymusowych u tak zwanego Bauera w Niemczech. Także wrócił do rodziny dopiero w roku 1945. No zresztą tak jak i duża część, by nie powiedzieć, że większość tych żołnierzy, która Armii Poznań, która dostała się w 1939 roku do niewoli niemieckiej.